Hejka kociaki! Dzisiaj, po bardzo długim czasie, znowu sobie porozmawiamy o logice tej cudownej gry zwanej Blockstar Planet. Promień światła, całkiem ciekawy przedmiot do oznaczania różnych rzeczy w swoim świecie. Ale czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, jak to jest możliwe, że kiedy ustawimy jakiś blok na drodze tego światła, to będzie one sobie przez ten blok magicznie przechodzić? No bo to jest trochę tak, jak gdybyście wzięli stół i zasłonili nim światło z lampy w swoim pokoju, a to światło nadal by przechodziło tak, jakby tego stołu w ogóle nie było. Wiem, cudowny przykład. Rozumiałbym, gdyby to działało tylko na szkle i innych przezroczystych klockach, ale to działa na każdym klocku, jaki tylko sobie wymarzycie. Jak widać, góra mapy na kopaniu jest zawieszona sobie w jakiejś pustce i w ogóle nic pod nią nie ma. Lecz kiedy zaczniemy sobie normalnie kopać, nagle pojawią się tutaj jakieś bloki, których z tamtej strony nie widzieliśmy. A co więcej, gdy tak jakby dokopiemy się do końca ściany tej mapy, to nagle pojawi się nam tam jakaś skała macierzysta, której wcześniej w ogóle tutaj nie było. No ja nic z tego nie rozumiem. Kształt tej świni jest taki świniowaty, bym powiedział. Szkoda tylko, że nie możemy tego samego powiedzieć o jej cieniu, który jakimś dziwnym sposobem jest całkowicie okrągły, podczas kiedy w tej świni chyba nie ma w ogóle nic okrągłego. Żeby było zabawniej, chyba wszystkie przedmioty dolne tak mają i na przykład taki syreni ogon, pomimo że on sobie lata i się jakoś w jakiś taki sposób porusza, to ma okrągły cień i pomimo tego, że się rusza, to ten cień jest całkowicie nieruchomy. Jak już jesteśmy sobie przy cieniach, to takie na przykład piękne, podstawowe, sześcienne klocki podstawowe mają idealne kwadratowe cienie, ale niestety na przykład takie kwiaty, albo lampa, albo jakiś taki diament, jajko, czy trawa, czy laska cukrowa, one tego cienia już w ogóle nie mają. A już taki piękny, trójkątny klocek, pomimo tego, że w ogóle nie ma kształtu kwadratu, to ma również idealny kwadratowy cień. Otwieramy sobie drzwi, no i możemy normalnie postrzelać, ale kiedy sobie zamkniemy te drzwi, nadal możemy strzelać i te pociski przelatują na wylot. Nie dzieje się nic ani z drzwiami, ani z pociskami. Tak samo możemy sobie strzelać przez bramę, nie dzieje się również nic ani z bramą, ani z pociskami. Ale kiedy chcemy sobie strzelić w ścianę, to pociski wybuchają i już nie przelatują na wylot. Bolognese chce pospacerować po trawie, no więc jak już na pieski przestało, po prostu czasami one mają ochotę, żeby sobie pójść na spacer po trawie. Ale na Blockstar Planet jest w ogóle kompletnie inaczej, ponieważ nie musicie iść na trawę, możecie tylko użyć czegoś, co ma strukturę podobną do trawy. Czyli na przykład możecie sobie wejść na takie właśnie dzwony, no i właśnie wasza potrzeba zwierzaka zostanie spełniona. Wychodzi na to, że i dzwony, i lody, i naleśniki, i kryształowe kule, to wszystko jest po prostu trawą. Kiedy mamy sobie skina normalnych rozmiarów, możemy bardzo łatwo przechodzić przez dziury, które mają tylko jeden blok wielkości. Ale kiedy weźmiemy sobie spray powiększania i go użyjemy, od razu się powiększymy, nadal możemy bardzo łatwo przechodzić przez taką dziurę, pomimo że jesteśmy o wiele, wiele więksi i nie powinniśmy się tutaj mieścić. Swoją drogą zastanawia mnie, dlaczego jest tak, że kiedy tutaj wchodzimy, to jakby głowa mojego skina niknie w tych blokach. Od 2020 roku w Nexusach zawsze mamy takie wielkie ekrany, na których się pokazują nowe pakiety albo jakieś tam inne aktualizacje. No i widać na kilometr, że pod tym ekranem powinno dać się przejść, no ale jest tutaj chyba jakaś magiczna ściana, przez którą w ogóle się nie da jakby przejść, co uważam za naprawdę wielką głupotę, bo przecież widać, że tutaj jest całkowicie taki jakby no, że to ma tylko, ta dziura ma tylko jeden blok wielkości, więc dlaczego nie można tędy przejść? Nie wiem, po co tak w ogóle istnieje na Blockstar Planet coś takiego jak obrazy. No po co, stworzyłem sobie ten obraz, bardzo pięknie, wszystko fajnie, no ale co ja mam z nim zrobić, bo on sobie trafił tutaj takiej specjalnej zakładki obrazy, ale ja z takim cudownym obrazem nie mogę nic zrobić, mogę sobie tylko na niego patrzeć, dać mu lajka i go skomentować i to w zasadzie wszystko, bo jakby ja nie rozumiem, po co to w ogóle istnieje, jak się z tym nie da nic zrobić. Gdyby to chociaż dało się użyć na przykład i postawić na świecie, albo w domu, no to przecież to byłoby naprawdę świetne, takiego sobie na przykład fajnego SpongeBoba postawić u siebie w domu, a nie tylko to podziwiać w zakładce obrazy. Rok temu modzi zrobili naprawdę bardzo śmieszną akcję, mianowicie w wakacje w roku 2021, w sezonie 15, wszedł nowy, niesamowity kryształ, który się nazywał Ogromny Małż. Te małże były dostępne przez cały 15 sezon, ale były one naprawdę bardzo rzadkie i bardzo trudno je się zbierało, ponieważ bardzo rzadko się pojawiały, no i dało się je zebrać tylko i wyłącznie w wodzie, najczęściej właśnie w Nexusie. No i nadszedł sobie koniec tego sezonu, był sobie też finał, no i z tych kryształów nadal się nie dało nic zrobić. No więc niektórzy gracze nazbierali tego naprawdę bardzo mnóstwo, ponieważ myśleli, że jakby z nich będzie dało się coś zrobić. No i znam parę osób, które miały po 200 tych małży, no i nie zgadniecie, do czego ten małż się przydał. Później, jak już ten sezon się skończył, był on przydatny tylko i wyłącznie do tego, żeby stworzyć jeden klocek powtórkowy i to tylko za jednego takiego małża.
Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego jakże wspaniałego filmu. Mam nadzieję, że on się Wam podobał i Was proszę, żebyście mi pisali w komentarzach, co według Was jest nielogiczne w tej grze, ponieważ przyda mi się to do zrobienia kolejnej części tego typu filmu. No i ja się już z Wami żegnam, więc pa pa kociaki!